Оповідьте нам трохи кілька здань здрати, чи нам секрети Вьоски Олімпійської? Секретов нема. Секретов нема, цілий план є достępny, ogólnodostępny. Co pozytywne, wszystko jest bliziutko, nie trzeba używać jakichś transportów wewnątrz, wszystko mamy na wyciągnięcie ręki, wszystko, naprawdę jest bomba. Jedzenie jest rewelacyjne, nie da rady przytyć. Ja naprawdę jest takie dosyć dietetyczne, ale można sobie wybrać kto co woli, więc naprawdę jest fajnie. Mówię, pozytywne zaskoczenie, mieszkamy razem w Wiosce w jednym pokoju, więc duży plus. Czy macie czas na to, żeby zwiedzić Londyn? Jesteśmy tutaj już trzeci raz, więc na zwiedzanie praktycznie już nie ma miejsca, którego byśmy nie zwiedzili. Natomiast na pewno znajdziemy jakiś dzień, żeby wyskoczyć, żeby po prostu odpocząć. Przebrać się w jakąś taką koszulkę mniej reprezentacyjną, chociaż nie możemy w swoje, wiadomo, ale postaramy się wyjść do centrum, zobaczyć. Jakie plany na po igrzyskach? Odpoczynek, na pewno odpoczynek, potem zobaczymy. Romek pewnie będzie kontynuował gimnastykę. Ja na pewno dużą przerwę zrobię. Chciałabym urodzić przynajmniej pierwsze dziecko, a potem zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie się sytuacja rozwijała, czy ktoś będzie w stanie zdobyć w gimnastyce kwalifikacje do Rio. Zobaczymy.